Medialna dyskusja po wywiadzie Andrzeja Kostyry z Tomaszem Adamkiem staje się coraz gorętsza. Zdaniem wielu osób, w słowach, jakie padły z ust górala, kompletnie zabrakło szacunku dla Mameda Halidowa, z którym Adamek stoczył przecież bardzo wyrównaną walkę na gali KSW Epic. Dzwonił do mnie parę dni temu, dzwonił Mamed i mówi: Tomasz, zróbmy to jeszcze raz. Mówi. Ja mówię: Mamed, jest wszystko fajnie, tylko jest teraz kolejka, no bo ja mam dwie walki na fejmie stoczyć. Musisz być oczekujących. Walka z Mamedem to były dla ciebie najłatwiej zarobione duże pieniądze w życiu? No już łatwe pieniądze, no bo mówię, nie było wielkiej roboty. Wypowiedzi Adamka spotkały się z ostrą reakcją ze strony środowiska MMA. W obronę Mameda najpierw zaangażował się Jan Błachowicz, który w swoim twitterowym wpisie porównał Adamka do białego misia z Krupówek i zaapelował, by góral okazywał większy szacunek swoim rywalom. Nie trzeba było długo czekać również na odpowiedź samego Mameda, który we wczorajszym wywiadzie na kanale Klatka po Klatce zarzucił Adamkowi, że zwyczajnie mija się z prawdą. Byłem trochę zdziwiony, powiem ci szczerze. Okazało się, że ja do Tomka dzwoniłem, a nie mając do niego numeru. Zróbmy to jeszcze raz, napisałem do niego na Instagramie. On powiedział, że on ma dwie walki, napisał mi, że ma dwie walki w fejmie i później zobaczymy. Ja mówię: okej, mistrzu, było dla mnie przyjemność. I powiedziałem: powodzenia, wszystkiego dobrego, na razie. Tyle. Z całym szacunkiem, nie mam żadnego, wiesz, żalu i tak dalej, proszę bardzo, no ale proszę nie mówić tych rzeczy, które nie były, no nie proszę jego o walkę, nie będę się ustawiał w kolejkach. Ze słów Halidowa wynika też, że jest trochę rozczarowany zachowaniem Adamka i oczekiwał od tak wielkiego mistrza nieco innych medialnych ruchów. To nie jest fajne słyszeć z ust wielkiego mistrza coś takiego. Halidow zamieścił również posta na Instagramie, w którym w ironiczny sposób odniósł się do słów o rzekomej rozmowie telefonicznej z góralem. W nieco zaskakujący sposób sytuację uplastycznił Mateusz Borek, zarządzający aktualnie karierą Tomka. W piątkowym programie Tylko Sport na kanale sportowym stwierdził, że to przeprowadzający wywiad Andrzej Kostyra niejako wymusił na Adamku kontrowersyjną wypowiedź. Jednocześnie pan Mateusz podkreśla, że Adamek lubi sobie czasem chlapnąć kilka niezbyt dobrze dobranych słów. Co do całej sytuacji, uwielbiam Andrzeja Kostyrę. Pracowałem z nim wiele lat. Andrzej Kostyra top, że tak się wyrażę. Tak. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że w tym wywiadzie to jednak kolega Adamek, czasami chlapiący na lewo, na prawo, różnymi zdaniami czy informacjami, był Maciek wyjątkowo naprowadzony, no bo jednak w zasadzie Andrzej Kostyra tak mu zadał pytanie, żeby nakierunkować odpowiedź, żeby ktoś tylko wcisnął guzik Enter i jakby potwierdził to, co sobie założył twórca, żeby była dobra treść czy dobry tytuł. W takim razie po czyjej stronie leży racja? Środowisko MMA jest zbyt przewrażliwione na swoim punkcie? Czy może to Tomasz Adamek nosi głowę zbyt wysoko? A może odpowiedzialny za całe zamieszanie jest weteran polskiego dziennikarstwa Andrzej Kostyra? Dajcie znać, co o tym sądzicie, no i wielkie dzięki za każdą łapkę, komentarz, suba itd. Pozdro, orzełki.